Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Rojadek, a dzisiaj popykamy sobie w PC Building Simulator. Oczywiście wchodzimy do wczytanej gry, czyli ostatni zapis, jaki to był w tamtym roku. W grudniu grałem ostatnią gierkę tą. Także lecimy do zapisu i wczytuje się gra. PC Building Simulator, czyli symulator bycia pecetowym świrem. Chyba jak to u mnie bywa. Czyli budujemy pecety, składamy, naprawiamy, czyli serwis komputerowy. No tak, serwis komputerowy. Jesteśmy na miejscu. Okej. Okay. Co tu mamy do zrobienia? Tutaj, czekaj chwilę, moment. Tutaj mieliśmy do zrobienia. Oceń 3D Mark. Czyli tutaj jeszcze musimy coś zrobić, tak? 3D Mark. Mamy tu 3D Marka. 3D Mark chyba. Uruchom. Coś chyba też skróciliśmy. Bo tutaj jeszcze zrobiliśmy tego. Co musimy jeszcze zrobić? Mamy wydatek. 815 zł, tak? Pewnie zrobią się automatycznie, a 3D Mark. 3D Mark na... No, klatkuje. Ale tutaj maszyny. E-maila sprawdzimy sobie. Czy musimy coś zamówić do tego 3D Marka? Coś musi być z tym 3D Marku. To, które to był? Które to było? Teraz muszę... Jak tam 3D Mark? Nie no, słabo idzie. Ostatnią sekundę. Co potrzebujesz, patrzycie? Co ty pod... Dobra, zrobione? Jeszcze nie. Tu zobaczymy sobie na maila, odebrane wiadomości. 3D Mark. Jakie to specyfikacje ma ten sprzęt? No bo jestem na miejscu. 3D Mark 4000, 5000 przynajmniej. A jakie to miało specyfikacje, ja nie wiem. Chętnie bym zobaczył specyfikację tego sprzętu. Nie, chyba wziąłem bez pytania, kurczę. Karta graficzna chyba potrzebuje większej ilości. Chyba wziąłem bez pytania. Jeszcze musimy ułożyć ten PC, tak? Zainstaluj. Kabelki. Teraz muszę ogarnąć, o co tu chodzi, nie? Bo to zostawię na później. Jeszcze zainstaluj pendrive tutaj. Znaczy odpal. Chyba chodzi o kartę graficzną bardziej. Lepsza karta graficzna potrzebuje. Przewodnik będzie trzymalka. Co potrzebuję? Uruchom. Co się dzieje? A ja to mówię chyba po to ten. Gotowy do uruchomienia, to tak. Czy mam jakieś sprzęty tutaj? Nie mam żadnych sprzętów. Czy mam jakieś zamówione sprzęty? No nie, no. Czekaj, tu mogę zobaczyć. Płatność. Który mamy dzień? Dobra. Dostarcono. Aha. Ten trzymał coś robi? Robi sobie. Coś potrzebuję do tego sprzętu, konfiguracja. No, ma karty graficzne, ma te. Zasilacz 800 W. 600 W. Karta graficzna. 6 V. 6 GB RAM. To jest dobra karta graficzna, co mam tu zrobić? Wentylatory ma karta graficzna 6 GB ROM. To tu ma dobre. Co mam tu jeszcze zrobić? Chyba potrzebuję lepszej. Tutaj, chwila, moment. Chyba potrzebuję lepszego sprzętu. Bo nie to nie bierzemy.
chyba potrzebuje jakiej wydajność. No minimalnie gorsze wydajność, ale co potrzebujemy do tego? AMD procesor graficzny 6 GB RAM, AMD Ryzen 3 pod 13 po CPU. Co potrzebuję do tego teraz? Co potrzebuję? Jakaś podpowiedź? Bo to potrzebuje 400. To potrzebuje 400. Co tutaj trzeba robić? Na razie to oszczędzimy. Zobaczmy. Mi się wydaje, że potrzebuje to lepszej. Karta graficzna jest dobra. 6 GB RAM. Tylko procesor jest gorszy, tak? Czy mamy taki zamówiony procesor tutaj w szynce? Procesor? Nie mamy. Kartę graficzną? Też nie mamy. Zaczynamy od początku teraz. O, mam mikrofon nawet tutaj. Potrzebujemy wydatek, bo czy godzina, budżet. Chyba potrzebujemy lepszej procesora. AMD Ryzen X-Cube Core 13. AMD, tak? AMD Ryzen 13. Sklep. Gdzie był sklep? Tutaj. Procesor potrzebujemy lepszy, ba? I chyba o to chodziło. Procesor tylko. Procesor, tutaj procesor. Szukamy procesor. AMD Ryzen. To jest dobry macie procesor. To na chyba ten. Jest konfiguracja jest lepszy. AMD Ryzen Quick Core 13. Dobry jest. 6 W, AMD. Czekaj chwilę, musimy sprawdzić coś. Procesor jest dobry, tak? Bo to nie... Karta graficzna 6 GB. Popatrzę, że tu jest 6 GB, tak? A sprawdzimy tu kartę graficzną. Płyta, karta graficzna, konfiguracja. Karta graficzna 6 GB. Chodzi tu o procesor i po opto. GTX 980, karta graficzna GTX 980 RAM 980. Tylko jak to jest sprzęt? GTX TI Gaming Set Gold Edition. Czy to nie zamawiałem, że są sami? Tego Gris Gold Edition 6 GB. Chodzi u mnie o procesor i o to. To zabawiam, że lepszy procesor. Lepszy procesor do tego. Do procesor. To będzie procesor AMD Ryzen. Wydaje mi się, że to już był lepszy procesor. Najdroższy w ogóle. Core 15. 15 tych X. Jak się znam, czy na pewno lepszy procesor to... Tu mam wydatek 900 zł.
dobra, ale, ryzyko. Jeszcze raz podłączymy to do kabli. I sterujemy. Kabelki. Lepsze procesor ma pójść, tak? Zasilanie. I zobaczymy sugestie, nie? Otóż kabelki. Zobaczymy sugestie. Co nam sugeruje program? Przewodnik, nie możemy przewodnika mieć. Kursora, to jest grafiki. Dobra, lepiej zrobimy tylko budę, tak? Fajka pichotka jest tutaj, ciekawe. Lepiej zrobimy tylko budę. Zamówiłem sprzęt. Powinien dojść. Także... Nie zamówiłem tego sprzętu chyba. Zamówię sprzęt, zrobię ten sprzęt. Sklep. Kup teraz i następno jutro pójdziemy. I na jutro pójdziemy. Zgadzcie się na to. Dobra, sprzęt przyjdzie jutro, także koniec dnia. Kończymy dzień. Sprzęt przyszedł. Mam nadzieję, że to będzie powiadomienie jakieś będą. Do pracy. Co tu mi przyszło teraz? Jakieś paski? Dobra. I spróbujemy zamontować lepszy procesor. Trzeba musimy, nie musimy działać. Usuń. Kabelki. Hop. Muszę to przybliżyć. Ja właśnie spaliłem komputer. Działa? Nie działa. No bo to dzisiaj raczej, ale czekaj, czy spali się zasilać. Zainstaluj. Procesor. Piątuńka. Zainstaluj. Tyczkę może jakąś. Może byśmy... O, ja spróbuję. I zainstaluj. Chłodzenie. Tak. Tutaj. Tutaj zamontuj. Kabelki jakieś będą do tego? Nie, zamontuj. Tak. Zamontuj. Kabelki, dobra. Wchodzimy. Kabelki, hop. I to tyle? Myślałem, że trzeba tu jeszcze... Dobra. Chyba zasilanie włączamy. Uruchamy trzymaka. Jakieś osiągnięcie dostałem. Teraz się nie włączy w ogóle. Uruchamiamy. Okej. To wyłącz. Czy jakiś kabel chodzi tutaj? Jeszcze raz włącz. Uruchom. Czyli ma... Dobra, to już, to chyba chodzi o sprzęt. Nie wiem, o co tu chodzi, kurczę. Zamknij. Usuń. Kabelki. Chyba też chodzi o zasilacz. 600 W. Chyba chodzi o zasilacz jeszcze. Sprawdzimy.
Chyba to nie uciągnie. Sklep. Zasilacz. Jaki największy? Jaki największy? Dobra, nie ma większy. Najdroższy. Największy. Chatek graficzny by nie chodzi, to? Zasilacz. Dobra, może to pominę ten film. A może jak mi się uda naprawić, to może to zrobię. Ty, patrzę ten mocny. Aaa, dobra, wiem. Już wiem. Zainstaluj. Spaliłem. Jaki głupi jesteś, nie? Głupi jestem. Zainstaluj. Pastę ten mocny, bo co mi dałem. Ale głupi jestem, naprawdę. Tak widziałeś. To nie wiem, co chodzi. Chyba spadłeś sprzęt. I nie mój sprzęt. Procesor. Ten. Zainstaluj. Zainstaluj. Wchodzenie. Wiem, że używamy! No to właśnie chciałem. Wysas. Wejdź. Zainstaluj. Pastę termoprowadząca. Wlej. Zainstaluj. Chłodzenie. Katem wyczęstowałem. Chłodzenie. A, bo jeszcze jedno zapomniałem zrobić. I kabelki. Nie to. Zapomniałem jeszcze jednego zrobić, uchwytu. Zainstaluj. Zainstaluj kartę graficzną, tak. I to uchwyt, o, Jindla. Jest Jindla. Instaluj. Pastę termoprowadząca. Instaluj. Chłodzenie. Tak. To jest kabel. Hop. Tutaj. I to będzie działać. Kabelki zainstalowałem, ale będzie działać. Chodziło chyba... Chyba chodziło o te... O pastę termoprowadzącą. Zobaczymy. Jak to będzie się układać? Niby dobrze jest. Wychodzimy z tego. I zobaczymy, czy będzie działać. Chyba, czy spełnia te wymagania, co ten. Jest najnowsza karta graficzna. Jest procesor najnowszy, jaki może być w tej sugestii. Niby wszystko dobre, teraz spłania. No ładnie. Zobaczymy to i kończymy odcinek, bo dość fortunnie przestałem grać i już troszkę tak ciężko nie ogarnąć to wszystko. Ale w następnym odcinku będzie dużo łatwiej. Zobaczymy to, jak to będzie w następnym odcinku. Także zobaczymy. Dzień przybywam. Tu chyba. Co mam tu? Nowy sprzęt mam zrobić.
Tutaj nowy sprzęt. I 75 zł. Każdy mój uruchomić system operacyjny. Będzie nam do... O tym, jak mi to odłożył. Do playka. To już tego nie ma, tak? Okej. Okay. 7 mark zrobimy. Dobra! Udało się! Nie, jest tu składaj. Tu jest wszystko zrobione. Tylko ja sobie zainstalował panel boczny części. Instaluj. Będzie klient zadowolony, bo będzie. To jest taki głupi jak jeden. Pasta też mam się o to nie dać. Dobra, i jak to mam wysłać? Piotr Marek. Jak to mam wysłać teraz? Piotr Marek. E-maila. Dobra, ja bym chciał zobaczyć. Tu mam wszystko. Piotr Marek. Odbiorca, konfiguracja, też. To już mam zrobione, tak? Robocizna, 250, budżet. Ile wyjdzie budżet, to ja nie wiem. Konfiguracja, ile wyjdzie budżet? To jest wydane, się jest zrobiony. Dodatkowania 105 zł. Okej, okay, to jest wszystko zrobione, to odbierz. I wyszło, tak? Nie ma. Dobra, już to ogarniam. Jeszcze w drugim odcinku będzie też ogarniany tego wszystkiego. Może sobie sprzęt, zrobimy sobie jakiś sprzęt, jeszcze zróbmy sobie jeszcze sprzęt na koniec odcinka. Cześć, budżet jaki ma być? Pewno może system. Większy koniec za do 16, większy prawie w szkoła do 15. Czyli całą pecę możesz zbudować, tak? Czyli potrzebuję zasilacza jakiegoś. Pamięć RAM. Bo to gdzie to było? To odczyć. Skasuj. Będzie 70 zł. Wydaje mi się, czy... Dobra. Większy koniec za do 16, większy koniec za do 50. Da radę zrobić to w 50, musi mieć tylko, ma, silat ma mieć, żeby niedrogi był, co nie? Ma mieć tylko 600 tych, damy na to, nie taki, że 80 nie damy chyba. I drogi zasilacz do kosza chłodzenie procesora. Czekaj chwilę, procesor, jakiś taki tani procesor. Powiedziałem tani, trafny, malejąca. Dusząca. Tani procesor, bo mówię tani procesor może być tani procesor. Intel Core i5, chipset LG, dobra, wydamy to. Jest. Chłodzenie. Tutaj główna jest taka tania. Jest akurat chipset LG, dobra. Coś tutaj nie wyżyży. No czy ma... jak to się zapisze? Jakby co to będziemy boleć? Chłodzenie do... No to akurat to jest do tego chłodzenia. Jak najtańsze. Pamięć musi mieć... Musi mieć 16 GB, tak?
Musi mieć 16 GB pamięć. Chyba ja bym chciał jeszcze 8 GB. Jakiś pamięć, żeby było 8 GB. 8 gigabajtów pewności. Pokażę to sklep. Better. Super, nie mogę sprawdzić, jak to wygląda. No, tutaj to naszego. To chyba to zamówiłem. DDR 4. Maksymalna RAM 2.6 pomijam. 8 GB. Mam nadzieję, że nie spali. Mam nadzieję, że nie spali. Komputer. 2. Ja wiem, może. 2.6. 8 GB, mówię 16 GB, tak? A więc 16 GB. To będzie najtrafniejsze. Niech to będzie. Dwa kości. Dobra, karta graficzna, a karta graficzna chyba... Znaczy, nie chciał karty graficzna, a jakoś mu dam. Jakoś mu dam, wszystkie życzenia. Kuta główna. Karta graficzna. Chodziło mu głównie o te. Karty graficzne mi nie chodziło, tak? To mogę mu dać jakiś badziew. Dam jakiś badziew, pamięć masowa. O te gigabajty mu chodziło, tak? Za 50. O gigabajty mu chodziło, tak? No dobrze, o gigabajty, tak? To będzie miał 50 GB. Jak sobie życzę? Ścinacz. No i się kupiłem. Ścinacz może być. Przewody. Przewody. Po czym przewody? Obudowa. To musi być. Co by to zrobił? No, musi być ta obudowa. Gdzie tym jest? Dobrej. Wentylator sobie już kupiłem. A, wentylator budowy. Jeszcze wentylatory to będzie miał? Nie, no po co wentylatory? Już się wykorzystywałem, tak? Kupujemy to. I czekamy do następnego dnia. Też przed chwilą święty, płatność. Koniec dnia. Wszystko przybyło. Także sprzęt przybył. Tutaj postawimy go. Dobra. I to wszystko, tak. Montujemy, tak, w... O, panie, jak ty... Czy to nie... Teraz ja tu ma się ta włączać. Dobra. Zainstalujemy płytę główną najpierw. To się też instaluje płytę główną. Zasilacz. Potem zasilacz zainstalujemy. Hop. Jest. A, musiałem by słupki wtrącić, tak? Dobra. Spali się sprzęt, zobaczycie! Spali się sprzęt! Zainstaluj może jeszcze... zasilacz. A, chyba jeszcze muszę kabelkę... Kabelkę, to muszę usunąć.
Dobra, też jest tu jeszcze raz. Pasuje, to jest dobrze. O, bo wyjąłem, nie potrzebowałem. Jeszcze raz. Zainstaluj. Części to. Hop. Prawie, że pasuje. Ja powiem, że nigdy nie schodzę komputera. Chyba kabelki. Kabelki do tego. Kabelki do silacza. Kabelki od płyty głównej. I teraz, co mam zainstalować? Może zainstalujmy pamięć fizyczną. No, tylko musimy dodać. Tu też. Zainstalować. Właśnie zainstalowało. Jeszcze jedną kartę. Może tutaj. Nie będę dual channel. Zainstaluj. Dobra, jest dual channel. Już jest wymagany sprzęt. Dobra, teraz zainstalujemy pamięć masową. Gdzie to się spróbować? Co właśnie z komputerem? O, tutaj chyba jest instalować. Usuwam to. Pamięć masową, gdzie to zainstalować. Mi się wydaje, że tu jest instaluje pamięć masową. Czy zamówię po... Instaluj części. To jeszcze raz zainstaluj. Dyski, jeszcze na dyski, tak? Pamięć. A na jakie dyski teraz się zastanawiam? To odwrotnie tutaj gdzieś wchodzi się? Tu! A, dyski, dobra. Kabelki. Do tego. Kabelki. Do zasilacza. Pamięć jest, wszystko jest. Ja w ogóle oddaję ten sprzęt. Jeszcze muszę kartę graficzną. Nie, najpierw zainstalujemy sobie jeszcze procesor. Ten jest uszkodzony. Ten jest kompatybilny. To musimy wziąć. Musimy założyć. Zainstaluj narzędzia paski termoaktywującą. Kabelki, nie kabelki, zainstaluj chłodzenie, ale to najpierw jak chłodzy. Może mnie... Jakby nie chciał usuwać, chyba jest. I teraz spróbuję wchodzi. Tutaj. Kabelki do chłodzenia. No i oczywiście kartę graficzną, tak? Kartę graficzną. Musimy to zdjąć. Jakoś. Tu wchodź kartę. Usuń. Tu. Gdzie wchodzi? Główny suplany. Dolny też. Do górnej, dobra. Usunę kabelki. Tu wchodzi, tak? Na wszelki wypadek usuniemy to wszystko. Teraz zainstaluj. Wchodzi. Instaluj. Kabelki. O, nie potrzebuję kabelku.
Teoretycznie jest dobrze. Myślę, że nie wybuchnie ten sprzęt. Myślę, że nie wybuchnie. Także możemy odpalać. Jak się to odpala? A, z góry. Dobra. Jeszcze coś mam do zainstalowania? Płyta. Procesor. Pamięć. Belki nie. Zabezpieczkę raczej już ustawię. Także obudowa. Zainstalujemy. Myślę, że dobrze to służyłem. Tu schowaj. Teraz kabelki. Pierwsze uruchomienie musi być. Muzykę wyłączyłem, ponieważ prawo to nie mogło mnie ścigać. Także muzykę wyłączyłem. Fajna była muzyka, ale wyłączyłem ją. Jeszcze to. Tutaj. I pierwsze odpalanie, mam nadzieję, że wybuchnie. Kurczę, działaj. Wybuchnie zaraz. Pierwsze uruchomienie. PC ma uruchomić system operacyjny. Działa, cudem działa. Dobra, ogarniam, nie wiem. Także kończymy dzień. Odbierz. Recenzja do 700 złotych miałem wydać. Części używanej nie mam w ogóle, nowe części. Robocizna 200 zł, nowe części 500. Łącznie 777. Dobra, jutro będziemy zamawiać. Kiedy tam będzie odcinek? Odcinek już trwa 31 minut. Jutro będzie konkretny odcinek, tak? Konkretny, bo dzisiaj się dopiero uczyłem grać w to drugi raz. Więc jutro będzie konkretny odcinek. Będzie dużo zamawiania, będzie dużo montowania. Także myślę, że mogę tym akcentem się z wami pożegnać. Żegnam was. Rojadek, trzymajcie się. No i cześć, do następnego odcinka, pa!